Strażnik nie jest. To chyba tu trzymają ktoś, filakterie. Potrafi się pozbyć przemytników. To właśnie szarzy strażnicy. Aha, czyli tutaj trzymają filakterium Andersa. Od razu odbierzemy je, o ile to tak można nazwać. Żadnych strażników? Może nie chcą ściągać uwagi na skrytkę? Czy to możliwe, żebyśmy mieli takie szczęście? Będzie łatwo. Chyba mogę ci w tym pomóc. Nie, to nie jest możliwe, żebyśmy mieli takie szczęście, niestety. Kaptur opiekuna wiedzy, krwawa obietnica tylko dla maga, rękawice opiekuna wiedzy, buty opiekuna wiedzy. To jest praktycznie cały set. Weźmiemy. Aqua Macus, ale mocny alkohol. Coś dla Ogrena ponownie. Piorunochron. Też weźmiemy. Dobra, Ogrenowi jednak będę od razu wciskał te prezenty. Postanowiłem jakoś tak. Wspaniale to wygląda w rzeczy samej. No, ja myślę. A już prawie myślałam, że słynny Anders nie połknie haczyka. No tak. Mogłem się domyślić, że to będziesz ty. Dokonałeś kiepskiej decyzji, komendancie. Anders nie słucha rozkazów. Ani naszych, ani twoich. Jak dotąd spisywał się bez zarzutów jako strażnik? Jak dotąd? Niewątpliwie. Dopilnuję, by ten morderca nikomu już nie zaszkodził. Co? Nie, nie możecie mnie aresztować. Królowa Anora zezwoliła mi wstąpić do straży. W tych sprawach władza zakonu, nie korona, ma ostatnie słowo. Nie ukryjesz się wśród szarych strażników. Nie, Andres zostanie z nami. Nie zaskakuje mnie to. Szarzy strażnicy zawsze skrywali wśród siebie zbrodniarzy i malefikarów. Nie wiem, skąd bierze się ta lojalność wobec ciebie, Anders, ale nic ci ona nie da. Pójdziesz z nami. Aha, no dobra. Trzeba teraz trochę. No właśnie, pobuffować się. Ciekawe, czy na Maja o tym wiedziała. To pewnie bez znaczenia. Dziękuję. Pomogłeś mi. Doceniam to. Jesteś przyjacielem. Przyjaciele trzymają się razy. Może nie. Potrzebuję każdego szarego strażnika. Są chyba gorsze rzeczy niż być potrzebnym. No, w każdym razie chodźmy, zanim ktoś inny wpadnie tu pogrozić nam palcem. Plus jeden. I jeszcze jedne drzwi. Jasne, chyba mogę ci w tym pomóc. Pierścień skupienia. Weź wszystko. Receptura. Lyrium, głos twórcy, księga jakaś. Chyba mogę ci w tym pomóc. Półka. Peulerium. To wszystko chyba. A tak poza tym to zapomniałem ogarnąć przedmiotów. Sznur ducha tylko dla łotrzyka. Co jem? Siła woli. No to nie. Zdecydowanie. To ci damy. Anders, co ty masz? Zdecydowanie pierścień mistrza. Plus 10 do siły zaklęć.
O, tak całkiem. Dobra, powiedzmy, że na razie ci to wystarczy. Dobra, gdzie ogren, co ty masz? Takie średnie. Ale niestety lepszych chwilowo nie mamy. No dobra. Mniejsza. Dobra, udało nam się wykonać sprawy maleficarów, więc nie jest źle. Przy okazji też zadanie dla Andersa. Pójdźmy zobaczyć od razu tutaj tego Nerwisa. No, nieważne. Zapiszemy. Dobra, o czym ten typ chciał z nami pogadać? Komendant straży! Dzięki, niech będą stwórcy! W końcu tu jesteś! Bałem się, że nasze wiadomości do ciebie nie dotarły. A ty jesteś Nerwis. Tak, w imieniu gildii dziękuję za przybycie. Potrzebujemy twojej pomocy. Ostatnimi czasy nasze karawany stały się celem ataków. Wozy zostały spalone i nikt nie uszedł z życiem. Sytuacja jest coraz gorsza. Mieszkańcy pobliskiej wioski znaleźli niedawno na placu szczątki porąbanych na kawałki strażników. I podejrzewacie, że to sprawka pomiotów? Nie mamy pewności. Z powodu tych ataków przesyłanie wiadomości stało się bardzo utrudnione, ale okoliczni mieszkańcy utrzymują, że widzieli czające się w cieniach potwory. Wymiana handlowa pomiędzy Amarantem i Denerim została praktycznie sparaliżowana. Przez nieprzebyty las nikt nie chce podróżować. Czy Szara Straż mogłaby nam jakoś pomóc? Prosiliście jeszcze kogoś o pomoc w tej sprawie? Wszyscy zaraz zaczynają szukać wymówek, gdy dowiedzą się, o jak brutalne zabójstwa chodzi. Szara Straż jest naszą ostatnią nadzieją. Zajmę się tym, jeśli znajdę dość czasu. Chyba będzie musiało mi to wystarczyć. Ale lepsze to niż nic. Jeśli uda ci się położyć kres zabijaniu, gildia kupców przekaże na twoją organizację pokaźny datek. Masz na to moje słowo. No, ty mnie zachęcił. Ale tu jest jeszcze jedna tablica gildii kupieckiej, w której są dodatkowe questy. Towary kupca, posągi Maferata, zaginiony miecz. Przyjmiemy wszystko. Oczyścić ulicę z antywiańskiej trucizny to nie jest trudne zadanie. Tu jest jeden. Jest i druga. Jasne. Tutaj tego maleficara zabiliśmy przecież. Tu jest jakiś kufer schowany. Chyba mogę ci w tym pomóc. Dobra, nic ciekawego. Pójdę jeszcze, oddam szybko quest. O, posąg. Chyba nie wiem, czy najeżdżaliśmy już na niego. Chyba mieliśmy problemy. Wiem, że się dało. O. No tak, nic dziwnego. O czym ty... Nie, o czym mówisz?
Był tu drugi posąg. Wizerunek Byrona Howe'a, mojego stryjecznego dziada. Zginął podczas powstania, pomagając królowi Marikowi odzyskać tron. A jednak jego posąg przepadł. Wszystko przez to, co zrobił mój ojciec. Każe wstawić nowy. Daruj sobie. Nikt nie ma ochoty go tu widzieć. W moim rodzie nigdy nie brakowało bohaterów. Mieszkaliśmy w Fereldenie od czasów Kalenada. A teraz wszystko przepadło. Niech szlak trafi mojego ojca i jego kretyńską ambicję. Zmarnował wszystko, co mieliśmy. Tylko ty możesz to wszystko zmienić. Nie ma to jak delikatna presja, co? Ciekawe, co się stało ze starym posągiem. Pewnie podpiera gdzieś ścianę jakiegoś klasztoru. Biedny Earl Byron. Ach, cholera, posągi są dla gołębi. Nie mam ochoty na to patrzeć. Oj, plus 9 poparcia. Jak będziemy oddawali tego questa, to na też święte na chwilę Andersa odłączymy. W sumie wiadomo. Będę się za ciebie modlić, komendancie. No tak. Mniej się tylko dostaje questy. Każdy człowiek od najmniejszego z niewolników po największego z królów jest dziełem rąk stwórcy naszego. 20 sztuk złota. Zabiłem apostatów. No i okej. 20 sztuk złota za to poszło. Tak. Całkiem nieźle. Panie krasnoludzie, pozwól mi, że jesteś. Dobra. Widzę, że jacyś wynajęci. Op, żołnierze na mnie. Chcą urządzić zasadzkę. Ale my się tak łatwo nie damy. Kto tam uciekł? A, tu jeszcze jest banda idiotów, którzy chcą mnie zatłuc. Dobra, dalej ucieka, ma to. Oczywiście magiem się trzeba zająć. Czas na
Dobra, za chwilę go dopadniemy. Będzie łatwo. Ups, gdzie on uciekał tylko? Pewnie gdzieś za miasto. Trochę tych zbirów tutaj jest. Naszemu Herosowi dużo nie zrobią. Bez głowy tak dobrze nie będzie czarował. Jeszcze z kimś tu walczą. No. Wow, przesiekaliśmy się przez pół miasta. Pozostawiając inne questy poboczne w ogóle za sobą. Będzie łatwo. Ja nie pamiętam, o co w tym questie chodzi. Być może to jest quest z przemytnikami. Więc wtedy bym się nie dziwił już. Kaptur zaklinacza. Dobra, pułapki nie bierzemy. A my nie mamy miejsca w ogóle. Musimy iść najpierw do kupca. Co nieco posprzedawać, żebyśmy mogli pójść dalej. O, on ma dla nas questa. Co z przemytnikami? Jestem pewien, opuszczony dom. Tam może być wejście do ich kryjówki. Ten dom od lat stał zamknięty. Pomyśleć tylko, że wejście cały czas było w środku. Na pewno ktoś będzie stać na straży. A gdzie jest strażnik, tam jest klucz. Zbadam tę sprawę. Jeśli dostaniesz się do ich kryjówki, przemytnicy nie mają szans. Powodzenia, komendancie. O, Nathaniel popiera nas. To jest zadanie Prawo i Porządek z przemytnikami, dobrze mówiłem. Ale najpierw muszę posprzedawać trochę pierdół. Piorunochron sprzedam. Chociaż nie. Co tam Anders dzierży? Kostur magistra. O, nie. Nie. Damy ci piorunochron. Teraz można coś sprzedać. Kostur magistra zdecydowanie. Strzały. Wyjąc ostrze. Dobra, te miecze zostawimy. Sentyment mam do nich. Tarcza wysokorza również. Sentyment mam, ale te kaptury zaklinacza.
krwawą obietnicę również można. Pierścień skupienia, obręcz. Wisiora trasa można sprzedać, już w sumie niepotrzebny nam. Pożeracz życia również. Amulet rzeźbiarza również. Dobra, co tutaj mamy? Sporo run, ale runy trzymamy. Sporo prezentów. Ametyst, zieleniec. No dobra. Mamy 20 miejsc, więc możemy ruszyć, zabić tych przemytników. Rozwiążemy z nimi szybko problem i będzie po sprawie. O, strażnik. Planuję dobra robota. Wiedziałem, że nam się uda. Dawaj klucz. Obłoka mrozu. Trucizna. To nie, dzięki. Jest wejście. Jasne. Używamy klucza i schodzimy. Od razu rozprawimy się z nimi. Pamiętam, gdzie jest nawet drugie wyjście. Będzie zaskoczenie. To znaczy dla tych, którzy nie grali, bo dla tych, którzy grali, to nie będzie zaskoczenia. No już. Przyjęcie powitalne. Hej ho. Słyszałem o tobie. Robiłeś nieprzyjemności moim chłopcom. Prawda? Coś. Tak, wielkie nieprzyjemności. Koniec. Jeśli zabijanie można nazwać nieprzyjemnościami. Nie żyje. Zlikwidować przywódcę przemytników. Trzeba iść powiadomić tego szefa. A raczej tego kapitana straży miejskiej. O, rękawice oszustki. Do setu, seta. Dokładnie nie wiem, jak się wymawia. Setu, seta. Mniejsza o to. Stopy zwinności weźmiemy. Właśnie, minęliśmy tutaj pudełko na zabawki. Rydwan zabawka weźmiemy. To jest prezent dla Ogrena, z tego co pamiętam. Chyba mogę ci w tym pomóc. To pomagaj. Lodowe strzały weźmiemy. Magiczne strzały zawsze dobrze się sprzedawały.